Wspaniała sytuacja, pusta bramka, gol Zejna! Gol, gol, proszę Państwa! W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jest dla nas ważny sport. Mamy poważne obiekty sportowe, staramy się studentom stwarzać możliwości do uprawiania sportu i tym bardziej cieszę się, że dzisiejszy dzień się tutaj w uczelni odbywa, że ta wystawa ku pamięci pana Kazimierza Górskiego tutaj na 2 tygodnie w naszej uczelni będzie mogła pozostać i pracownicy, studenci i goście uczelni będą mogli ją obejrzeć. Cieszymy się bardzo, że możemy tą wystawę właśnie zaprezentować w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ta wystawa, ona jest głównie dedykowana dla młodzieży, dla Was. Ta wystawa mieści się w ramach 100-lecia obchodów urodzin pana Kazimierza Górskiego. Cześć wielkiego honoru, wielkiego spokoju, dystansu do życia dzięki prawdopodobnie takim elementom polska drużyna narodowa osiągnęła tak duże sukcesy. Chcę powiedzieć, że pan Kazimierz Górski był on trenerem, selekcjonerem reprezentacji w ciągu 6 lat. Czyli mówimy o latach 71-76 i w tym czasie drużyna polska pod jego kierownictwem osiągnęła największe sukcesy, to znaczy złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich w Monachium w 72 roku, Mistrzostwa Świata również w Republice Federalnej Niemiec w 1974 roku i srebrny medal olimpijski w Montrealu. I proszę Państwa, rzut karny dla zespołu polskiego. Postać pana Kazimierza Górskiego jest tutaj też takim dobrym przykładem, nie tylko osoby, z której jesteśmy dumni, którą pamiętamy lub którą znaliśmy, ale też przykładem człowieka, dobrego, skromnego człowieka, który mówił, że jedni się rodzą do skrzypiec, inni się rodzą do munduru, a ja się urodziłem dla piłki. Kazimierz Zejna, 5 bramek do tej pory. Jest znakomity. Był świetnym zawodnikiem, był reprezentantem Polski. Piękna kariera i był przede wszystkim człowiekiem bardzo skromnym. Wyniki zawsze są przykrywane w pewnym momencie, że co chwila chcemy mieć lepsze wyniki. My z Darkiem i z Januszem pamiętamy, jak wyjeżdżał Górski z tej samej Polski, która go dzisiaj uwielbia. I dopóki ta pamięć, takie uroczystości jak ta, jak na poprzednim uniwersytecie, jak w Sejmie, dopóki będą pamiętali, dopóki będzie rondo Kazimierza Górskiego na Wybrzeżu i tak dalej, szkoły jego imienia, to znaczy, że w pamięci ludzkiej zostało, że coś dobrego dla kraju było jego udziałem i tym, którzy go wspomagali. A wspomagali go oczywiście my jako najbliżsi współpracownicy, ale przede wszystkim zawodnicy, jak Kraska, nieobecny dzisiaj Leszek Ćmikiewicz, złoty medalista i ci wszyscy zawodnicy, którzy mieli tutaj wkład. On kochał drużynę i drużyna kochała jego. Pole karne coraz bliżej, trudno mu teraz, tak jest, gol! Trudno mu było przerzucić piłkę na prawo. Dziękuję serdecznie panie rektorze, szanowni państwo. Dziękuję za zaproszenie przede wszystkim i umożliwienie pokazania dziejów w zasadzie od urodzenia, czyli od Lwowa. Niewiele niestety tych pamiątek ocalało po wojnie. Tutaj są również zdjęcia, które nigdy nie były publikowane. To znaczy są to zdjęcia czysto rodzinne, czyli w takim gronie mama, tata, dzieci, czyli my. Zapraszam. Miłych wrażeń życzę. Mam nadzieję, że będziecie Państwo zadowoleni po obejrzeniu. 20 lat czekałem na taki moment. Ponad 50 lat czekało polskie piłkarstwo. Sport najbardziej lubiany przez wszystkich nas w kraju. Medal złoty. Polska!